Kochani, nie ma powstania bez poddania. Na uwielbieniu miałam taki obraz, że jest armia żołnierzy, którzy uklękli, głowy mają schylone i jest biała flaga. Biała flaga symbolizuje poddanie. Dlatego nie ma, nie powstanie, że ty się nie poddasz. Każdy z nas, gdy przyszedł do Jezusa, aktem czego? Poddania. Zgodził się w ogóle, zgodził się z Bogiem i poddał wszystko wtedy. Początek był zawsze przez poddanie. I tylko możesz panować, mieć atrybuty władzy, gdy się poddasz w każdej dziedzinie Jezusowi. Wtedy naprawdę insygnia władzy dostajesz, naprawdę zarządzasz. Nie możesz tego zakrzyczeć, zaprogramować, jakieś techniki stosować. Bez poddania nie zadziała to w każdej dziedzinie życia. Amen. Amen. Amen.